Starcie Drezyn. Straciłem wszelką nadzieję, faszyści wykorzystali jeńców jako niewolników albo tarcze strzelnicze. No tak, nic, nie dziwi mnie to w ogóle. To jest Metro 33 Redux. To jest 2014, o ile się nie mylę. Którym się... Nie maskę. Ściągaj to. Latareczkę, o właśnie, latareczkę chciałam. O Jezu, czemu to jest tak strasznie i niemiło i nieprzyjemnie? Tam widzę kluczyk jakiś się podświetla, ale patrzę, czy jeszcze coś mogę. O, mam kluczyk. I 150 kasy? To za tyle moje ostatnie zakupy kosztowały, jak sobie dodałam silencer i amunicję i wszystko inne. Tu chyba nic więcej nie mamy. O, jest jakaś szczelba. Czym ja bym to chciała? Ten rewolwerek nie jest w ogóle ulepszony, więc może po prostu weźmiemy strzelbę zamiast niego. Jakaś taka snajperka. Niech będzie. Chociaż i tak najbardziej mi się na razie ten pistolecik podoba. Najfajniej się z niego strzela. Tak najlepiej go czuję, może w ten sposób. Okej, nie mogę nic więcej stąd wziąć. Notatka. Tutaj też coś jest, ale to już jest jakaś ta... Taki typ, który mi się nie podobał. Tu jakiś wesoły trupek. Jeszcze kurczę na tą latarkę w buzi. No dobra. Ej. After our firefight with the Nazi trolleys. It seemed to have an easy road ahead. Once again. Czemu mówisz takie rzeczy? Ja nie chcę spotkać gorszych, no. Jeszcze jakieś duchy. Na pewno tutaj będą duchy. Okej. I czemu Black Station to jest ciemne? Watch out or you'll get knocked senseless, so either duck or shoot. Okay. Czyli jak strzela, to też się rozpadnie. Relax for a second and you are dead meat. Once we had an incident, the only thing left on the rail car were the guy's boots. Listen up, we'll be approaching a station soon. It should be deserted, but be ready for anything. Powinna być opuszczona, nie? No jasno. O. Ale ja nic nie widzę przecież przez to światło. Ała! Ała. Czy ja mam w ogóle apteczki? Ja pierdzielę, ile ich tu jest. Nie mogę się nawet ruszać ani w lewo, ani w prawo. Nie ma opcji, nie przeżyję tego. No jasne, że tak. Czemu nie mogę się ruszać na boki? Okej, jakaś amunicja jeszcze jest. No nie mogę, po prostu muszę być w tej pozycji. Dobra, ja może sobie zmienię... Zmienię sobie na to. Au!
bolało. Ała. Za dużo ich tutaj. Aj! Miałam powiedzieć, że ci z tyłu raczej nie strzelają, ale ci z tyłu też strzelają. To, że mimo wszystko i tak poszło 50 razy lepiej niż wcześniej. Aj! Cześć, Derduś. Boże mój! No, aż tak daleko oni strzelają? Naprawdę? A, dobra, to z przodu. Ała! Prosto w ścianę. Staram się. Ała, czemu ja jestem pierwsza? Ty żyjesz w ogóle? Żyjesz. W sumie nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. O, tu już jakiś wesoły trupek, jeden z drugim, no. Jak zapomniałaś kucać? Ciągle kucam. Ciągle jestem skucana. W tej chwili nie jestem. O nie. Widziałam, coś tu przebiegło. O! I co? Rzucą się na mnie, czy nie? Wiem, że oni są i tak... oskryptowani. Ała! Badaj! Nie, gdzie jeszcze? Au! Ała! Dwa! No nie widzę żadnego! Ała! Nie wiem gdzie! Dychaj! Nie mam apteczki! Ja pierdziele, wysadził się! Nie chcę... Nic nie mogę tu zrobić? Jezu, jak to zasuwa! Nie! Ja pierdziele, nie dość, że się 4 razy wywaliłam, kurde, na tych... Ta muzyczka, no super. Ale mi przyjemnie. Gdzie to mnie w ogóle wywaliło, no? Już tych nie ma, torów nie ma, gościa nie ma, który by miał mnie prowadzić. Tylko ciała są, kuźwa, i potwory. Pieprzone potwory. A w coś weszłam! Cicho, nawet nie było blisko. Czy ja mogę tam wejść? Nie mogę? Mogę, nie? Nie mogę? Muszę jakoś tu wejść. Odpuśćcie. Nie chcę tego. O, tędy. Okej. Jezu, nie wiem co to było, ale to coś mi przeleciało przed twarzą. O.
to... Okej, okay, niech będzie. Tu maseczka. Muchy po mnie łażą. Czy dałoby radę latarkę włączyć? No właśnie, włączyłam. Idź stąd. I co? I on się tu pojawił? Kurde, zrobił mi tego i sobie poszedł, nie? Jasne, że tak, bo jakby inaczej. Ale włączyłam. Jest włączona w tej chwili. Wiesz już, jak się latarka ładuje, bo więcej światła. Nie mam pojęcia, jak się latarka ładuje. No, przytrzymując F, on wyciąga to. I co ja mogę... Aha, okej, muszę klikać to. Okej. Dobra, jest naładowane. Dobra, czy tu gdzieś jest jakieś przejście? No nie, znowu. Au. Zaminowane, no. O, zobaczmy. Czy ja coś tutaj powinnam znaleźć? Czy ja się po prostu powinnam cofnąć? Cofnąć się chyba powinnam, co? Możesz z tym biegać? Możesz. No dobra. Wyjdźmy z tego i idźmy w tamtą stronę w takim razie. No pułapek już nie ma, więc nic mnie tutaj chyba nie zaskoczy, mam nadzieję. O. Już że niby mam wejść do tego. Nie pierdziel. Wyłącz to. Wyjdź z tym. O, ja pierdym dalam. Nie. Jakieś grzyby w ogóle świecące, no. O, kolejny wesoły trupek. Daj pieniążka. O, tutaj dalej nie przejdę, to tylko znajdźka, czyli musimy iść w drugą stronę. No. No. Troszkę wyżej te nóżki podnoś, no. Ale tu się wszystko... Okej. Okay. Koniec chaptera. Po śmierci Pawła musiałem radzić sobie sam. Trzeba było jakoś dotrzeć do Czarnej. Stamtąd miał mnie zgarnąć Ullman i zabrać do Polis. Okej. Nie ufałabym gościowi, który się nazywa Ullman. Czy ja mogę? No i tyle z... O Jezu, jakie to było okropne. Czy ja mogę iść do tu? Nie, nie mogę. To ciekawe, jak się tędy przecisnąłeś, typie. Chciałabym wiedzieć. Czemu tak głośno te dzwony słychać? Tak jakbyśmy w ogóle nie byli w metrze, tylko na powierzchni. Dobra, kucajmy i idźmy cichutko. Mam nadzieję, że to nie są moi wrogowie i mogę normalnie do nich podejść? No. Okay. No idę, idę, idę. No. Okej. Okay. A który to kapitan? Oczywiście na pewno będą chcieli, żebym im pomogła, nie? Bo jakby inaczej. A kto powiedział, że ja wam pomogę w ogóle? Czy ja się boję pająków? Nie, ale mnie obrzydzają strasznie. Są okropne. Jesteś jednym z nas teraz. Nasz skład jest nazywany Children of the Underground.
Ale dlaczego wy zakładacie, że ja się w ogóle będę z wami utożsamiać, no? To jest świat, w którym się innym nie pomaga. Ta. I mówi to typ, który jest, no, w najlepszej możliwej pozycji. Zapakowany, kurde, po uszy. O, cholipka. Jeden nie wygląda, jakby przeżył i ma bardzo ciekawą wyraz twarzy. Yep. Też uważam, że jesteśmy w dupiu. I to dość mocno. O. Okej. One down. Oj, leci kolejny. Jeszcze. Aj, 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 aj. Dawaj go. No, nie, 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 nie. O, jaki hero mi tu przyszedł. Zasłonił mnie swoim własnym ciałem. Czemu mnie oślepiasz? O nie, nie, nie ma, mamo. Znaczy, przynajmniej do tego. Ja pierdzielę, no. No, 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 no. Oj, 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 oj. Z boczku, z boczku. No, szybciej to ładuj, szybciej. Kurde, debele. W łeb mu. Dawaj, dobrze. Ładuj. Ła, pluje na mnie jakimś jadem, no. Czemu ich tam tyle jest? O, on żyje. Dobra. Kryj mnie, typie. Kryj mnie! Rób coś! Czemu ty bijesz mnie, a nie jego? Ja pierdzielę, jak się uparły na mnie, to po prostu... Wdupcie mu. Tak jest. Tak jest. Nie! Nie! Odejdź! Odejdź! Odejdź ode mnie! Nie! Fujka, ała! Plują na mnie! Plują jadem! Au! Au! Okej. Tyle ze mnie zostało. Czy oni wszyscy pozdychali? Dobra, na mnie mogę ich zlutować, nie? No, kuźwa, wszyscy się wywalili. Co jest? A tu jakaś zupka się gotuje. Cokolwiek to miałoby być. Dobra, tekstury mi się troszeczkę bugują. Ale przeszłabym się zobaczyć... Nie, tutaj nic chyba nie znajdę, co? Też nie przejdę za bardzo. No dobra, no to idziemy w stronę kapitana. O, kapitan coś tam dycha ostatnimi... Too many of the mutants broke through. Polis must be warned. Zapomniałam o tym, że mam tą...
I have a critical mission for you. Go up to our radio beacon. Okay. Contact Polis and broadcast the emergency message I have prepared. No skoro i tak mam się dostać do Polis, no to... Okej, dzięki. Koledzy, a dacie mi tutaj jeszcze jakieś... On tutaj miał... Słyszałam to. Jakie ja mam ammo? O kurwica, mam 8 nabojów. No to chyba mogę se... Nie wiem, co se mogę zrobić z 8 nabojami, ale raczej nic wielkiego. Marley, to będzie więcej zupki dla ciebie. Ale samolubstwo okropne, co? Aha, w ostateczności przecież ja mogę użyć tych, tak? W jaki sposób? O, dobra. Ja chyba na razie tak. Snajperka. Tutaj mam 10. I tutaj też mogę. No dobra. To weźmy może tą snajperę, jak tutaj mamy więcej ammo. Nie, żeby ona mi się jakoś tutaj przydała, nie wiadomo jak, bo mam wrażenie, że nie taki typ broni jest w tej grze ważny. O, jak ładnie sobie suszą spodnie. Idealnie nad ogniskiem, nie? Szczurki. O kurde, to ma takie cycki na brzuchu? Ja pierdzielę. Ty, no to jest totalnie pani demonowa. A to jest pan demonowy, bo nie ma cycków. O, bateria mi się wydziabdziuje. Czyli co? Czyli robimy to. Nie, przytrzymaj to. I robimy pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Nice. Dobra. Działa. Czy ja lubię cycki? No jasno, że lubię cycki. Kto nie lubi? Przestań mi dychać do uszka, no. Takich to nie lubię. Możesz podychać sobie gdzieś indziej. Nie! Przestań. Czy on... O, gdzieś tu weszłam, kurde. Czy ja mogę skoczyć? Mogę. No to jest. Ja pierdzielę, jakie to ma łuski. Słyszę tego dziabdziąga, no dyszy mi tutaj ciągle do łóżka, no. Słyszę go, biegnie gdzieś. Nie wiem gdzie. Nie lubię tak. Fajne oczka. Jezu, jakie to jest creepy. Ała! No nie... Ała! Piesek! I co, i one tak będą latać mi tutaj? Kuźwa... Dobra, to ja się z nimi nie będę bawić, jak one mają zamiar mi takie coś robić. Dawaj mi tu ammo, to nie do mnie. Znaczy, nie dla mnie... Nie, to ammo! Aj, jajksy! Czy on umarł od tego? Umarł. Dawaj ammo. Słyszę go. Ja pierdzielę. Słyszę muzyczkę. Ta do odprężenia idealnie. Teczka. To. Okej, nic więcej tu nie mam, ale to radio gdzieś tutaj ze ścianą gra. Ciekawa jestem, kto tutaj sobie taką ładną muzyczkę puszcza. Czy ja mogę tam wpaść? Coś czuję, że chyba mogę. Ale nie wiem, czy powinnam. Nie będziesz mi tu wie... O, jeszcze kumpla masz! Ty kurde. No tak, no przecież jakoś się muszą rozmnażać, nie? Szkoda tylko, że dźwięki tych ich... stópek są kompletnie nieadekwatne, bo na przykład słyszę za sobą, a on wychodzi z kompletnie innej strony.
Jak dużo rzeczy pominęłam? Mam wrażenie, że jeszcze tam nie wszystko sprawdziłam, więc może... Może nie tak szybko, co, Daśka? Nie, nie bądź taki szybki, Bill, nie? Coś tu jeszcze na pewno mają dobrego. O! Słuchaj pan. Trochę mi się pan tutaj... No... Za dużo miejsca pan zajmuje. Jak na trupka, to wydaje mi się, że mógłby pan się troszeczkę ustąpić. No nie mogę przejść teraz, no. No, teraz już mogę. Książki. Czy mam dźwięk przestrzenny włączony? Nie wiem. Wydawało mi się, że mam. Okej. Okay. Wrócę się jeszcze tutaj kawałeczek, bo ja też miałam wrażenie, że... Aż ty! Piesek! A, one się tu będą spawnić ciągle. Dobra, jednak nie idę. Idę dalej, nie chcę mi się z nimi bawić. Gdzież? O, gaz. Jezu, ile tu się... Dużo się tutaj dzieje. Mam wrażenie, że ta lokacja jest dość spora. No! O nie, 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 nie! Czemu nie mogę? Ja pierdzielę, ale mnie denerwuje taki typ przeciwnika, który podchodzi, da ci w pierdziel i ucieka, no. Przecież gorzej się nie da. No i teraz słyszałam go totalnie z prawej, a przyleciał z lewej ostatecznie. Laleczko. Oczywiście, do dziury, no tak. Gdzie indziej ty byś... No, idź stąd. Idź sobie do tej dziury. Kurde, debele. Teraz sama do niej trafię. Spadaj. Denerwujesz mnie, typiarzu. O, hej. Umarł? Umarł. Jeden do ściany przyleciał. Słyszę cię. No i słyszę z prawej, a idzie z lewej, no. No nie. Tak nieadekwatne, no. Restart gierki. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia gierki mimo wszystko. Czy ja się... Nie, przez chwilę myślałam, że się wróciłam do początku, bo tutaj też sobie suszą spodnie nad ogniskiem. Ale widocznie to lubię tak. O, już nie mam broni. Dajcie jakieś amoce. Co wy na to? O, możliwe. To nic, dam sobie radę. No tak, pewnie tak. Dziwię się, że w ogóle jeszcze żyjesz. Okay, maybe I'll come with you then. You can shoot the monsters, right? Ty młody, nie bądź taki, kurde, hop do przodu, no. Okay. My name is Sasha. You Sasha. And I'll watch your back. No, nie wiem. I hate to leave uncle here. Gdzie on jest? I was visiting uncle. He was taking me home when the monsters came. They jumped at him. He started shooting, but then a big nosalis bit him in the neck. But uncle is really strong. He killed it with a knife. You don't look as strong as uncle. I'll have to help you, or we'll both get eaten. Chyba wolałabym jednak zostać zjedzona. Naprawdę. Słyszę jakieś dziwne pożeranie. Mówisz, że wszedł mi na plecy? No, widzę. Kurde, dobra.
No ale one wszystkie... A ja nie mogę przez niego biegać teraz. O nie, dzieciok. Wiesz co ja ci powiem, dzieciok? Ty to się chyba odczep. Chyba wolałabym, jakby się odczepił. Aj! Stop it. O, hej. Świmga. Biedna świmga. Granaty. O, słyszymy ich. W którym locker? Zamknięto. No dobra, jest git. W ogóle on jak jest na plecach. It's in a safe place till I'm old enough to shoot, but you can borrow it when your gun wears out. Dziwne uczucie jest, jak on jest na plecach. Jestem taka opóźniona. Znowu te dzwony. Kurde, jakby w każdym miejscu dzwony wszędzie mieli, no. Gdzie jestem? Dawaj ammo. Tylko dwa naboje. Ja pierdzielę. Ten chociaż dał cztery. No, widzę. I co? No, na pewno nie chcę do niej wpaść. People should not throw grenades in here. Mom said the ceiling is weak and could come crashing down. Mhm. Jakiś taki zbyt dobry humor ten dzieciaczek ma. Jak na to, że jego wujek zginął i musi teraz chodzić z typem, którego totalnie nie zna. Kurde, wybrałam tą stronę, ale... Oj! Dobra, wyłączamy. Czy ja mogę tam wejść? Dawaj kluczyk. Tu? Ale tam u góry coś jeszcze było, więc może najpierw sprawdzę górę, co? Czy ja tu muszę mieć ciągle maskę, czy nie muszę mieć? Chyba nie muszę, co? Hey, what's that? Looks like a... Ja... Kurde. No nie. I tylko słyszysz jak taki css, puf. Wiem, wiem. Już ładuję. Puna automoda, to się zgadzam. Zaraz go wyłączymy. Czy przejście dalej jest tutaj, czy tam na dole? Bo teraz to mi się wydaje, że po lewej stronie. A chciałabym jeszcze przejść do, nie wiem, do jakiś znajdziek. Aha, to jest ten trap. Okej. Okay. Chyba, że to po prostu w dwóch miejscach się idzie po prostu w to samo. O. Porty pełne. Oj, tak. Are we really leaving the station? Cool. I've never been to the tunnels before. Mom says there's a scary place where the kids go missing. Mom says if the kids go too far into the tunnels, the mutants catch them and eat their brains. O Jezu, co się dzieje z teksturami? And go chasing other kids. Is that true? Wow. What's that up there? Co? Uncle showed me a picture once. The sky. Once. That's the sky, isn't it? It's like a painted ceiling. I'll be famous. I saw the sky. No, ten głos do tego dzieciaka w ogóle nie pasuje. Przestań, nawet nie próbuj. Ty, jakbym się teraz stąd tak spierdzieliła na sam dół, to bym umarła od tego? Nie mówię, że tak w prawdziwym życiu, ale że tutaj. Myślę, że tak. Myślę, że możemy. No to trzymaj się może, co? A, no to... No już, przyniosę ci, Sasza. Oj! Thanks, May. Do you have any idea how much that boy means? His father is really important to all of us.
Niffy's son died. How did he get here? Would have killed Uncle him. Is dead, Mom. Without him, we'd all But be this man free. Took me on his shoulders. I helped him shoot the monsters. Mom, I saw the sky. Strasznie dużo gadają. Nie jestem w stanie nawet się wtrącić. I saw the sky. Oh God, poor Seroja. Thank you for saving my son. I can never repay you. But take these cartridges. At least it's something. Weź amunicję albo odmów. Czemu miałabym odmówić wzięcia amunicji? Oczywiście, że biorę. Zginam przez to, że wzięłam od niej amunicję? Mam nadzieję, że nie. The Black Station is not far from here, but this tunnel goes the other way. Dzieciaty. Ale że milfy? Kuźwa, ile tu jest dzieciaków. Co to ma być? O, ile ich tu jest wszystkich. I jedna świnka na środku. Notatka. Czyli co? Czyli jesteśmy w tej... Jak się ten przystanek nazywa? Ciemna? Czarna? Coś takiego. Pierwsza pomoc. Tak. A, ja mam 5 apteczek? Czy mogę kupić 5 apteczek, bo już nie wiem. Kupiłam? Nie wiem już. Filterek chyba mam, także to raczej... W ogóle tylko za 10? Bardzo mało. Dobra, to zostawiam. Naboje. O, tak. Naboje. Na pewno do karabinka. O nie, nie ma więcej. Dobra. Czemu słyszę takie dziwne szepty? Słyszycie to? Normalnie jakby szeptało prosto do uszka. Ja pierdzielę. Dostosuj. Dobra, zobaczmy, w jaki sposób mogę dostosować tą snajperkę. No, celowanie chyba nie jest jeszcze bardziej potrzebne i tak już ma ten celowniczek. To spoko. Co to jest? Wskaźnik laserowy? No to też ma wskaźnik laserowy. Albo szczelny zawór. Zwiernik powietrza wyposażony jest w ten przedwojenny zawór. Nie przepuszcza powietrza nawet w przypadku przepompowania. O kurde. To chyba jest git. No. Enter. Dobra. Kupiłam? Kupiłam chyba, nie? Mam nadzieję. Ten pistolecik też mi się bardzo... Znaczy, rewolwer, ale bardzo mi się podoba. Prosta i niezawodna broń. Okej. Okay. Nie, nie chcę go zamieniać. Chcę... To dostosuj. Dokładnie. Optyka. Które my mamy teraz? Już nie pamiętam. Nie, my mamy chyba tą i raczej nie chcę jej zmieniać. Tłumik też mamy. Tłumik niweluje to. Rozszerzona lufa. Zwiększa celność na średnim i dużym dystansie, ale czy nie broni cięższą? Nie, jest git. A tu? Krótki karabinek. Whatever chyba. Dodałabym może ten celowniczek. Będzie spoko. Tak. Dodało? Mam nadzieję, że dodało. Nie ma żadnego takiego potwierdzenia. Pewnie ci ciemni. Nie chcę napisać inaczej, bo mnie jeszcze Twitch zbanuje. Masz powiadomienia z Discorda włączone. Wiem, że mam powiadomienia z Discorda włączone, bo z jakiegoś powodu mi się nie włączył tryb streamowania. Nie wiem dlaczego. Zaraz ogarniemy. Optyka. Weźmy ten celowniczek. Okej. Okay. Tłumik jest. A to co to jest? Można wypełnić tygodniowymi zarobkami stalkera, ale pozwolą na dłuższe prowadzenie ognia. O, tak. No dobra, trochę się obkupiliśmy. Wydaje mi się, że dość porządnie. Daj sobie nie przeszkadzać. Tak, w takim razie robię alt-taba.
Pokażę może świnki i wyłączę tutaj szybciutko.